Dzisiejszym gościem jest pan Iwan Komarenko, piosenkarz, absolwent filologii polskiej. Dlaczego dzisiaj bierze pan udział w tym marszu przeciwko COVID, przeciwko szczepieniom? Gdyby to był marsz przeciwko szczepieniom, może bym... muszę zrobić taką pewną korektę. To jest marsz przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Panie Michale, bardzo proszę... Nie jestem panem Michałem. Ale znam pana jako osobę publiczną. Jestem Iwanem, ale co mam zrobić? Żeby przejść na drugą stronę albo przejść na drugą stronę. To może to się przesuniemy, nie? Tak. Okay. To jest marsz przeciwko obowiązkowym szczepieniom. To jest wbrew mojej naturalnej zasadzie, prawda? Jeśli ktoś mnie do czegoś zmusza, wbrew moim jakimś naturalnym potrzebom, to nie mogę siedzieć w domu, chować głowę w piasek, udawać, że nic się nie dzieje. Dlatego jestem tutaj. Jestem generalnie człowiekiem spokojnym. Staram się nie zadzierać, jeśli nie ma takiej potrzeby. Staram się żyć w zgodzie z ludźmi, nie? Jeśli coś się dzieje rzeczywiście prawdziwego, coś niepokojącego, co mnie nawet obudziło, to znaczy rzeczywiście coś się dzieje w świecie i dlatego jestem tutaj. Czy uważa pan, że media kreują histerię wokół tego winowego wirusa? Tak uważam. Tak uważam. Przyglądam się mediom od kilku miesięcy i jestem święcie przekonany, że media się zrobiły bardzo propagandowe, jednostronne, przedstawiają tylko jedną stronę na korzyść dla rządu. A co się dzieje, to, co się dzieje na zewnątrz, to jest zupełnie inny świat. Tylko że im zależy na tym, żeby skoncentrować uwagę, zmusić ludzi, zamanipulować nimi, żeby ci ludzie, którzy rzeczywiście są... którymi łatwo manipulować tak naprawdę, bo dużo jest takich, jak się okazuje. Ja nawet nie wiedziałam o tym, nie zdawałam sobie sprawy, jaką telewizja ma moc, prawda? I ci ludzie teraz siedzą i oglądają tą telewizję. Czy możemy dostrzec jakieś analogie między tym, co się działo w czasie II wojny światowej, właśnie taką państwem, które odbierało ludziom wolność, a tym, co się dzieje obecnie? Jak najbardziej. Historia lubi się powtarzać. I jak się okazuje, że to jest taka rzecz naturalna i znowu historia zatoczyła koło i znowu my widzimy, że źli ludzie chcą nam odebrać wolność. Ale z historii też znamy, że wielkie narody, odważne narody potrafiły wywalczyć tą swoją wolność. Ja mam nadzieję, że to jest ten moment, kiedy coraz więcej ludzi się budzi. Budzi się ten duch walki w ludziach, który poradzi sobie w tej sytuacji. Ja teraz przed chwilą dałem taki przykład, dosyć taki straszny przykład, ale trzeba ludziom takie przykłady podawać, żeby budzić w nich właśnie ten odruch obronny, prawda, w obozach koncentracyjnych podczas wojny. Niewolników goniono, prawda, pędzono do komór gazowych. Na zachętę mówiono, że to były prysznicy. I część ludzi się zgadzała i szło tak jakby pod prysznicy, ale część ludzi wiedziała, że nie, to nie są prysznice. I oni ocaleli, a ci, którzy poszli pod te prysznicy tak zwane, czyli do komór gazowych, niestety zginęli. Rządzący i ludzie, którzy manipulują światem, że tłumem bardzo łatwo zamanipulować, nie? Ale my musimy mieć szeroko otwarte oczy. Tak jak powiedziałem, historia lubi się powtarzać. I to jest właśnie ten moment, kiedy musimy szeroko otworzyć oczy, zdać sobie sprawę, co się dzieje wokół nas i bronić swojej wolności. Bo wolność bardzo łatwo jest zniszczyć. Bardzo łatwo. Ale i tak musimy, my nie mamy wyjścia, bo bez wolności nie ma życia, chcę tutaj powiedzieć, prawda? Bo wolność leży w naturze człowieka. Wolność jest fundamentalną wartością. Prawem naturalnym. Nie mamy wyjścia. Musimy tą wolność wydrzeć z gardła tych elit. Tyle. Mówi pan dużo o wolnym wyborze. Wolny wybór dany naturalnie, czy to od Boga, czy nasze urodzenia, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie, jest takim elementem niezbywalnym i jest elementem, o którym nie wolno zapominać. W jakim celu media naganiają na siebie ludzi, żeby sami chcieli szczepień, nastraszyć ich, a nie dlatego, żeby zrobić to pod przymusem. W jakim celu? No żeby bardziej jakby zniewolić społeczeństwo, bo jak się okazuje, że wolność nie dana nam jest na zawsze. O wolność trzeba cały czas dbać, pielęgnować. Tak jak na przykład ktoś wierzy w Boga, prawda, musi codziennie odmawiać tą modlitwę, prawda? Bo inaczej ten kontakt z Bogiem się traci. Tak samo z wolnością. Jeśli człowiek siedzi przed telewizorem przez całe życie
i zapomina o tym, czym jest wolność, to takiemu człowiekowi bardzo łatwo jest zabrać, przede wszystkim wodę z mózgu zrobić, a później zabrać tą wolność. Więc to jest ten moment, kiedy trzeba otworzyć szeroko oczy, a ci, którzy jeszcze nie otwarli, pomóc tamtym, żeby tamci otworzyli i wreszcie zrozumieli, że to jest ten moment. Jeśli my nie otworzymy tych oczu, to możemy wejść bardzo głęboko i będziemy walczyli o tą wolność może przez 10, przez 20 lat. Więc to jest ten moment, żeby ten proces nie trwał długo później, po naszej klęsce, żebyśmy wrócili do tej normalnej rzeczywistości jak najszybciej. Trzeba się budzić, tu i teraz. Panie Iwanie, ja mam... Czy oprócz otwierania oczu powinniśmy otworzyć okna i wyrzucić telewizory? Jak najbardziej, jestem za tym. Jak najbardziej, bo telewizory w tym momencie, przynajmniej w tym momencie, ja nie mam nic przeciwko telewizorom, ja też mam w domu telewizor, nie? Ale trzeba wiedzieć, co się ogląda. Jako symbol mediów. Jako symbol mediów. Chociażby nawet mieć porównanie, prawda, co mówi prezydent, kłamie czy nie kłamie, co mówi minister zdrowia. Ale tam jest główny temat i zakłócenie. Dobrze. Tak. Politycy bardzo chętnie dzielą społeczeństwa, żeby nimi łatwiej rządzić. O. Co byś na to poradził? Mieć dystans do polityków przede wszystkim. Trzeba mieć swój własny rozum. Trzeba słuchać polityków, bo my ich wybieramy, prawda? Ale trzeba też mieć własny rozum, trzymać rękę na pulsie cały czas, prawda? Tyle. Panie Iwanie, pytanie moje, ostatnie. Jest pan Polakiem z wyboru. Tak. Co to znaczy dla pana być patriotą, być Polakiem? Bo to jest, nie jest pan w ogóle związany krwią z naszym narodem, ale to był pana wybór, to jest taki bardzo polski wybór. Tak, to jest bardzo polski wybór. Ja podjąłem tę decyzję w wieku lat 18. Wtedy całkowicie świadomo wyjechałem z Rosji, szukając nowego domu, szukając nowej rodziny. Nie szukałem pracy, jak często ludzie robią przy szukaniu pracy i później zmieniają państwo po państwie, wyjeżdżają, wracają. Ja miałem zupełnie inny cel. Ja szukałem spokoju, ja szukałem domu, ja szukałem rodziny. I to była moja główna idea, że zostałem Polakiem z wyboru. Jestem 29 lat w Polsce i nie mam zamiaru donikąd wyjeżdżać. Jestem tu, to jest moja rodzina i z tymi ludźmi zostanę i będę walczył do końca. Bo nie ma do kogo tak naprawdę, nawet nie ma dokąd w tej chwili uciekać. Bo ta wojna hybrydowa, bo oni przychodzą i nie zabijają nas strzałem w głowę, prawda? Zabijają nas w inny sposób, ale to wcale nie oznacza, że jest lżej, że jest łatwiej. To jest wojna hybrydowa, która się rozlała na cały świat, nawet nie ma gdzie uciekać. Trzeba chronić swojego domu, trzeba chronić swoje rodziny, swoich dzieci i być z nimi do końca. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.